W roku 2015 firma Nash wprowadziła do oferty cztery nowe fotele z serii H-Gun. Pierwszym, najprostszym modelem jest krzesło o nazwie Chair. Fotel ten pozbawiono podłokietników oraz regulacji kąta oparcia. Charakterystycznymi cechami tego fotela jest miękkie, dwukolorowe oparcie zapewniające komfort podczas zasiadki. Przednie regulowane nogi możemy dostosować do warunków panujących na łowisku. Każda z nóg wyposażona jest również w szerokie stopki, które zapewniają, że fotel nie będzie nam się zapadał na grząskim podłożu podczas naszej zasiadki. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to najprostszy model, a zarazem najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym. Najmniejszym modelem serii H-Gun jest fotel Low Chair. Kompaktowe wymiary oraz niewielka masa własna nie sprawią nam kłopotu podczas transportu tego modelu na odległe łowiska. Pomniejszone rozmiary są również bardzo pożądane, gdy używamy niewielkich broli lub bardzo niskich namiotów. Pozwala nam to zaoszczędzić przestrzeni w naszym schronieniu, co tym samym czyni nasze zasiadki bardziej komfortowymi. Wzmocniona rama wyposażona jest w podłokietniki. Przednie nogi posiadają pełną regulację, dzięki czemu dostosujemy ten model do warunków panujących na łowisku. Każda z nóżek wyposażona jest również w szerokie stopy, które zapobiegają grzęźnięciu fotela w miękkim podłożu. Miękkie dwukolorowe oparcie jest bardzo mocno wypełnione. Posiada również zagłówek, który z pewnością zwiększy komfort naszej zasiadki. Fotel M-Chair jest kolejną nowością z serii H-Gun od firmy Nash na rok 2015. Fotel ten skonstruowano na bazie mocnej i wytrzymałej aluminiowej ramy. Niewielka masa własna tego fotela pozwala nam bezproblemowo transportować go na odległe łowiska. Fotel ten, jak widzicie, wyposażono w podłokietniki oraz pokrętło do regulacji kąta oparcia. Przednie w pełni regulowane nóżki pozwalają nam dostosować fotel do warunków panujących na linii brzegowej łowiska. Każda z nóżek wyposażona jest również w szerokie stopki, które zapobiegają zapadaniu się fotela w grząskie podłoże, takie jak błoto lub piasek. Oparcie w dwukolorowym, atrakcyjnym designie jest bardzo mocno wypełnione, dzięki czemu każda zasiadka spędzona na tym fotelu będzie niezwykle komfortowa. Alternatywną opcją dla modelu Armchair jest wersja Armchair White Boy. Model ten charakteryzuje się powiększoną ramą oraz zwiększonym oparciem. Fotel ten dedykowany jest dla dobrze zbudowanych karpiarzy.